Witajcie kochani. Dzisiaj krótki filmik o tym, co kwitnie u mnie na podwórku. Kwitną oliwie kolejne. To taka pomarańczowa. Tu takie cytrynowe. Nie za bardzo w tym roku, no ale kwitną. Rozpoczęła się też akcja zlatywania motyli. Sadziec konopiastek kwitnie, wabije. A najwięcej tu jest modraszków. To są takie modraszki, takie pomarańczowo-beżowe. Mucha. No ale też przyplatują rusałki, ale to one bardziej w dzień, a już jest pod wieczór. Kwitną też dziwiowce, mam ich sporo. Tu takie ciemno-purpurowe, wchodzące w brąz. Dziwiowce warto nagrywać, fotografować, bo one kwitną tylko jeden dzień. Po angielsku się daylilies nazywają, czyli jednodniowe lilie. Tutaj mam w cieniu szarotanie żona begonii nasadziła, te zielone już kwitną. Te z brązowymi liśćmi jeszcze nie chcą kwitnąć. Tu oglądamy ładnie oświetlonego liliowca. Taki typowy, w miarę pomarańczowy. A obok bawołki sobie kwitną. O, tu mam takie fajne liliowce, takie w kolorze różowym, czy też liliowym, coś takiego. Tu jeden, a tu obok takie bardziej ozdobne, pomarańczowo-brązowawe. Tu mi ładny liliowiec zakwitł, żółciutki, taki w kolorze cytrynowym, też taki popalbowany, ozdobny. No ale najwięcej mam tego rodzaju liliowców. Mam kilkadziesiąt krzaków, wszystkie prawie kwitną. Większość mam za darmo, bo tam pościągałem z lasu, nie, z nielegalnych wysypisk. Ludzie tego nawyrzucali. To się tam w zaroślach rozrastało, kwitło albo i nie kwitło, wegetowało. Ulitowałem się, powykopywałem parę lat temu, poprzynosiłem do domu, porobiłem sobie rabaty z liliowcami i kwitną mi od lat do dziś. Tam jeszcze, o ile ich tam kwitnie. Nie będę każdego kwiatka z osobna nagrywał. I to by było na tyle dzisiaj krótki filmik. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się ciepło.